Sport motorowy kojarzy nam się z super samochodami. Ze sponsorami, kolorowym zawrotem głowy. Ale gdzie powstają te wszystkie cudowne maszyny? Pewnie myślicie, że w jakichś fabrykach olbrzymich. Wcale nie. Większość w takich chałupniczych warsztatach rzemieślniczych. Chodźcie, wam coś pokażę. O, jaki zapach. Szkoda, że tego nie czujecie. Już na wejściu widać, że tutaj się nie naprawia blacharki, lakiernictwo i tak dalej, tylko samochody sportowe tu się buduje. I ten samochód, tak jak zresztą inne, jest przygotowywany do drag racingu. Tutaj jest dziwna trochę rzecz na pierwszy rzut oka, dlatego że z oryginalnej ramy zamieniono ją na takie rury. Dlaczego? Dlatego, żeby to było lżejsze przede wszystkim. O, a gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w Kłajpedzie, w warsztacie, który przygotowuje właśnie samochody do profesjonalnego ścigania, do drag racingu. A tutaj co? Tutaj mamy takie stanowisko, gdzie no od razu widać, że to nie jest jakiś standardowy samochód. Tutaj nie przyjechał ktoś naprawiać wycieraczek. Sliki o tym mówią, poszerzenie. Po co jest szersze? Po to, żeby obniżyć środek ciężkości. To jest bardzo ważne w sporcie motorowym szczególnie. Tutaj fajna sprawa, bo widać, że tutaj ręcznie każdy elemencik jest tu obspawany. Po co? Bo ta standardowa karoseria, no gdyby jeździła już w sporcie, no to mogłaby pracować, prawda? A chodzi o to, żeby nie pracowała, żeby to wszystko było jedną sztywną bryłą. A tutaj się odchudza samochody. Co to znaczy odchudzić samochód? To znaczy wyciąć wszystkie części metalowe, które są zupełnie niepotrzebne do sportu. To jest po prostu zbędne. Możemy uzyskać od kilkunastu do kilkudziesięciu nawet kilogramów odchudzenia tego samochodu. O, a tutaj już skończony, przygotowany sprzęt Honda. Tak mi się przynajmniej wydaje. Część mechaniczna, wszystko jest gotowe, obspawane. Klatka jest gotowa. Dlaczego to nie jest wykonywane w jakichś super warsztatach samochodowych, fabrykach? Większość osób, które bawi się sportem motorowym, no to nie jest jakaś olbrzymia rzesza ludzi. I dlatego właśnie nie fabryki produkują tysiące tych rajdówek i wyścigówek, tylko każdy indywidualnie, na zamówienie, przychodzi, chce tak. I gdzie ma przyjść? Do fabryki? Nie, do niepozornego garażu, w którym można powiedzieć, że dzieją się cuda. Chcę wam pokazać już produkt finalny. Też w takim niepozornym garażu stoją sobie dwie maszyny, Mitsubishi Eclipse i tutaj Evo. No, wszystko już jest tutaj gotowe do startów. Potężne turbo, silnik powyżej 500 koni, tam jeszcze chyba większy, ale on z zewnątrz, tak jakby tą klapę zamknąć, nie przypomina jakiegoś super wypasionego sportowego samochodu. Właśnie dlatego, że te samochody biorą udział w wyścigach drag race w kategorii street. Co to znaczy? To znaczy, że są normalnie dopuszczone do ruchu i można nimi jeździć po ulicach. Ale ponad 500 koni na ulicy, grubo.